Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Kontrolowana. Witam w studiu. Zacznijmy od tego, Trójmiasto.pl dzisiaj pisze o związkach Platformy Obywatelskiej z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu. Pisze także o panu, choć pan formalnie na urlopie, jak to tak zawłaszczył? Tak, jestem na bezpłatnym urlopie na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Ale także o panu Tomaszu Słodkowskim, współpracowniku Sławomira Nowaka, byłym radnym PO w Gdańsku, który przez kilka miesięcy ubiegłego roku miał pracować jako menedżer w WFIS-ie za 54 tysiące złotych, gdzie umowę antydatowano i miał być doradcą rektora do spraw przedsięwzięć i realizacji publicznych. Wie pan coś na ten temat? Jakaś patologia tam się dzieje? Co tam się dzieje w AWF-ie? Myślę, że dzieje się to, że jest na uczelni w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że zaczynamy wychodzić na dobrą stronę, w dobrym kierunku i myślę, że uczelnia w tej chwili, ludzie, którzy zostali odsunięci od władzy na uczelni, zaczynają w jakiś sposób atakować. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie dziennikarka, która pisze i powołuje się na byłego pracownika, wypowiedzi byłego pracownika zasłyszane na korytarzu uczelnianym jest dosyć mało wiarygodna. Znaczy nie znam akurat tutaj przytoczonego pana, natomiast mogę powiedzieć też taką rzecz, że na mnie również były pisane różnego rodzaju donosy do Ministerstwa Nauki. Że co pan tam robi? Jakobym zatrudniał poprzez moje naciski na rektora, że zatrudniałem mojego teścia. Właśnie, bo tutaj jest napisane w tym artykule o klanach rodzinnych. Tak. I teraz tak, długoletni pracownik to teść Leszka Blanika, na uczelni pracuje syn teścia, tak? I bratanica. Bratanica to nie znam. Natomiast muszę powiedzieć taką rzecz, teść to jest Aleksander Drobnik. Wieloletni mój jakby osoba, która wspomagała mi przy karierze sportowej i to jest człowiek, który pracuje na uczelni ponad 30 lat. Czyli pan tam trafił. Tak, ja trafiłem raczej tutaj za panem Aleksandrem Drobnikiem. Ponadto Paweł Drobnik jest obecnie obronił doktorat na uczelni, jeżeli chodzi o sport dzieci i młodzieży osób niepełnosprawnych. Jest to osoba, która również była przede mną, jeżeli dobrze pamiętam. Dobrze, dlaczego taka atmosfera jest od lat wokół WFIS-u? Może pan mi powiedzieć? Jak domyślam się, że wszystko chodzi o wadze. To znaczy kilka lat temu uczelnia, jak wiemy dobrze, jeszcze za odwołanego profesora Chucińskiego, znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. W tej chwili niestety uczelnia też przechodzi na program naprawczy, jeżeli chodzi o Ministerstwo Nauki. 7 milionów złotych długu ma. W tej chwili, natomiast w tej chwili rzeczywiście uczelnia poprzez działania rektora Moski wychodzi na prostą. Można pojechać bardzo szybciutko na uczelnię, zobaczyć, co się dzieje. Do tej pory uczelnia, licząc również środki uzyskane poprzez umowy z Ministerstwem Sportu i Nauki, uzyskała ponad 50 milionów złotych na różnego rodzaju inwestycje. A co z tą, halą imienia Leszka Blanika? To było takie dziecko, miało być pańskie troszkę. To będzie dziecko. Wszystko zmierza ku temu, żeby w jakiś sposób osoby, które odeszły z uczelni, w jakiś sposób atakują uczelnię po to, żeby wykazać nieudolność rektora Moski, żeby pokazać, że te inwestycje nie dojdą do skutku. Przypomnę, termomodernizacja uczelni, która została przeprowadzona w tej chwili, się kończy. W środku również zmieniamy bardzo rzeczy, a hala będzie powstawała. Wykonawcy po pierwszych dwóch przetargach, po prostu ta kwota była zbyt duża i nie mieliśmy tych środków. W tej chwili zarówno prezydent Adamowicz, o którym też pisano, umorzył środki. Troszkę. Za to mu bardzo dziękujemy, ponieważ te środki zostaną przekazane na właśnie budowę hali. To nie jest hala dla mnie, to jest hala dla przyszłych pokoleń, dla dzieci, młodzieży, nie tylko dla gimnastyki sportowej, dla wszystkich sportów gimnastyczno-akrobatycznych. W związku z tym to jest te wszelkie takie ataki są krzywdzące i często po prostu nierzetelnie napisane. A pan chce wrócić na akademię? Ja cały czas jestem w akademii, ponieważ tam każdego dnia mam trening od godziny 15 do godziny 19, pracując z młodzieżą na sali. I powiem szczerze, że ta hala pomoże na pewno w zdobyciu medalu olimpijskiego w 2020 bądź 2024 na Igrzyskach Olimpijskich. I muszę powiedzieć, że mnie osobiście boli, bo w Polsce, jeżeli cokolwiek się zaczyna robić, działać, a między innymi po to poszedłem do parlamentu, żeby mieć możliwość ściągnięcia tych finansów. Nie będę ukrywał, że moja pomoc, jeżeli chodzi o ściągnięcie się środków na halę gimnastyczną, jest duża. Wychodzę z założenia, że jakikolwiek rektor by nie był na naszej uczelni, to zawsze będę pomagał, ponieważ jest to moja rola, jestem wychowankiem tej uczelni i naprawdę pusty śmiech mnie ogarnia, jeżeli ktoś atakuje uczelnię w taki sposób totalnie
jakby bez atakując uczelnię, bez rzeczywiście wglądu fakty, jakie zaistniały. A to pańskie posłowanie, to się w tej kadencji skończy? Załatwił pan pieniądze na halę i wystarczy? No, oczywiście ostateczne decyzje przyjdą w przyszłym roku. Natomiast, a podoba się panu to posłowanie? Ma pan na coś wpływ? To znaczy, chociażby mam wpływ na to, że będzie powstawała hala gimnastyczna w związku z tym. A polityka się panu podoba? Oczywiście, wszystko ma swoje plusy i minusy, jak każda rzecz w naszym życiu. Na pewno o wiele prościej jest było być sportowcem i o wiele prościej jest być trenerem, dlatego że trenerką, byciem sportowcem, w ogóle w środowisku sportowym jestem od blisko 30 lat, w związku z tym jest to dla mnie bardziej czytelne i zrozumiałe. Tym bardziej, że przypomnę, że nie jestem członkiem żadnej partii, w związku z tym jest to też dla mnie troszeczkę łatwiejsze bycie w polityce, bo jednak w partiach jest troszeczkę, mi się wydaje, trudniej. Porozmawiajmy o igrzyskach. Przed nami co prawda nie zimowe igrzyska w Soczi. Ostatnio taka informacja się pojawiła w piątek, że Adam Małysz zrezygnował z funkcji atasza olimpijskiego reprezentacji Polski. Poinformował o tym mailem, a dodam tylko, że tę funkcję powierzył mu PKJOL kiedy? W czerwcu 2011 roku. To jest poważna sprawa? To znaczy nie wiem tak rzeczywiście o co tak faktycznie się rozbija, bo media różne rzeczy donosiły, a raczej staram się z dystansem podchodzić do tego, co rzeczywiście media piszą. Natomiast rzeczywiście uważam, że jest to troszeczkę niepoważne ze strony Adama, dlatego że w tym momencie zostawił środowisko olimpijskie w takim momencie na kilka dni przed igrzyskami. Niepotrzebny zupełnie, wydaje mi się, zgrzyt. No przecież wiedział o tym już blisko ponad rok, tak? W zasadzie grubo ponad rok o tym, że ma być attaché i w związku z tym myślę, że w tej chwili tłumaczenie się tym, że nagle są jakieś poważne sprawy związane ze sponsorami i innymi rzeczami organizacyjnymi, które uniemożliwiają mu pełnienie tej funkcji. Jest, mówię, no dla mnie osobiście jestem bardzo niemiło zaskoczony tą sytuacją. A pan lubi sporty zimowe? No, z racji tego, że jestem jednak przedstawicielem sportów letnich, to raczej i daleko do gór to troszeczkę mniej niż sporty, ale oczywiście zawsze uwielbiam oglądać, w szczególności hokej. A nasi dadzą radę? Mogą przywieźć 6 medali, tak jak ostatnio, czy raczej to będzie gorzej? Myślę, że jestem zawsze przeciwnikiem tego, żeby w jakiś sposób mówić o jakichkolwiek szansach medalowych, bo to dodaje... Potem rozczarowanie jest duże? Myślę, że tych rozczarowań zazwyczaj jest więcej niż tych pozytywnych zaskoczeń, tak naprawdę. Bo jeżeli mówimy o tym, że mamy x szans, mówimy o tym, że mamy 12-13 szans medalowych w tej chwili w Soczi, to jeżeli wychodzi z tego 50%, to jest naprawdę kapitalne. Ale mamy takie oczekiwanie, taką potrzebę przeżywania sukcesu z naszymi sportowcami. Ale to bardzo dobrze, jedzie 59 sportowców do Soczi, każdy z nich, dla każdego z nich sam start jest, uważam, zawsze pewnego rodzaju wyróżnieniem. Oczywiście są ci sportowcy, jak Justyna Kowalczyk czy Kamil Stoch, którzy zawsze pretendują do tych medali olimpijskich, ale moim zdaniem lepiej zdejmować tą presję niż nakładać dodatkowo. Oni tak sami sobie czują ten duży ciężar, który niosą sobą. Justyna Kowalczyk czy skoczkowie, oni chyba problemów finansowych ze sponsorami, z tym, żeby mieć na trenowanie, nie mają, ale słyszeliśmy taką historię łyżwiarek, tak? Szybkich, które, żeby zdobyć pieniądze na treningi, musiały się rozbierać to dla gazet. To chyba nie tak powinno wyglądać finansowanie sportu i przygotowań do igrzysk. To jest sytuacja, jak słyszymy o tym, chociażby pani wspomniała o tym rozbieranej sesji, tak. Ta sytuacja ma miejsce na całym świecie. Znaczy, ja sam akurat jestem przedstawicielem dyscypliny tej niszowej, której zawsze brakowało pieniędzy i mnie, mimo że byłem mistrzem świata, też jeszcze w pewnych kwestiach brakowało pieniążków. Sam dla swoich zawodników biegam i szukam sponsorów, o co nie jest łatwo, żeby mieli chociażby na odżywki czy rehabilitację. Oczywiście, że zawsze jest tak, że są te dyscypliny, które medalodajne, które mają się lepiej, i te bardziej medialne, jak chociażby skoki narciarskie, których będzie zawsze więcej finansowania. Trudno jest mówić o tym, żeby zapewnić wszystkim idealne warunki do pracy, dlatego że polski sport
otrzymuje zaledwie 120 milionów złotych na sport kwalifikowany. To jest, przypomnę, budżet Lecha Poznań i Legii Warszawa razem wzięty. W związku z tym trudno jest naprawdę sporty zimowe, sporty letnie, sporty olimpijskie w ten sposób jakiś rozsądny dotować. Zawsze jest to gdzieś tam ucinanie komuś i niestety tak jest od lat. Póki nie będzie więcej pieniędzy, a na dzień dzisiejszy nie mamy się co spodziewać, że będzie ich więcej, to na pewno nie będzie z tym lepiej, ale czasami zbyt dobre też warunki powodują rozluźnienie wśród sportowców. Tęskni pan za uprawianiem takim sportu czynnym, za zawodami, za igrzyskami? Nie, za uprawianiem sportu codziennie nie, dlatego że byłem bardzo zmęczony już w końcu swojej kariery. Natomiast rzeczywiście zaczynam tęsknić za wielkimi imprezami. Znaczy, pracuję z moimi zawodnikami na sali, kiedy widzę, kiedy się rozwijają, kiedy brałem ich tutaj do Gdańska i byli tam średnimi zawodnikami, w tej chwili wyrastają na naprawdę najlepszych juniorów w Polsce powoli, to zaczynam coraz to bardziej marzyć o tym, że któryś z tych zawodników w przyszłości stanie na podium olimpijskim. Powiem szczerze, że ta cała moja kariera sportowa, dwa medale olimpijskie nie miałyby znaczenia, gdyby po pierwsze nie wybudowanie nowego obiektu do gimnastyki, a po drugie, jeżeli nie będzie kolejnego zawodnika, który zdobędzie medal olimpijski. To są, powiem szczerze, że jeżeli te dwa warunki dla mnie osobiście zostaną jeszcze w przyszłości spełnione, to tak naprawdę będzie dopiero zamknięcie mojej kariery sportowej. A niech pan powie, co pan czuł, pamięta pan, kiedy zdobywał złoto olimpijskie? Co się wtedy czuje? Dumę. Dumę, spełnienie samego siebie. Tam nawet nie ma radości, bym powiedział szczerze. Ta radość dopiero przychodzi później, kiedy wraca się do Polski, natomiast dumę z tego, że dało się radość Polakom, że ci ludzie wszyscy, którzy oglądają tą relację, kiedy hymn narodowy jest odgrywany, kiedy flaga narodowa idzie do góry, to rzeczywiście jest to bardzo duża duma dla sportowca. Bo to są lata wyrzeczeń pracy i ja nie wiem, czy sportowiec jest w stanie, tak naprawdę mało który jest w stanie się od razu cieszyć, natomiast rzeczywiście jest to poczucie dumy i spełnienia z tego, że te pokładane nadzieje, ci sportowcy, na których nakładamy w tej chwili ten ciężar, mówimy o tym, że kandydat do złota, kandydat do medalu, to oni naprawdę zdobywając ten medal będą mieli poczucie spełnienia misji. I chyba każdy sportowiec, który osiąga sukces, niesie z sobą nie tylko ten ciężar, ale również tą misję. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.